ksiądz prałat, dr Aleksander Radecki, rezydent i penitencjarz większy w katedrze wrocławskiej, kapelan honorowy Ojca Świętego, kanonik honorowy kapituły metropolitalnej wrocławskiej. Kolejne spotkanie, pewnie wszystkich tytułów nie wymieniłem, ale może mnie jeszcze ksiądz sprostuje w takim razie. Ostatnio spotykaliśmy się parę razy, więc te książki, które są dziełem księdza, nadal są do nabycia w katedrze. To jest taka mała kryptoreklama jako cegiełki na katedrę. Słownik wyrazów i pojęć coraz bardziej obcych oraz Ars Moriendi, Ars Vivendi, czyli o dobrym umieraniu. Te spotkania już za nami, więc dzisiaj mamy kolejny temat, no myślę, że nie mniej ważny dla nas, może mieć odwagę być chrześcijaninem. Bardzo pięknie wszystkich witam. Jest mi miło, że zostałem zaproszony do tego grona. No już nie pierwszy raz, więc jestem nieco oswojony, co nie znaczy, że dalej nie mam tremy, bo to nie ma żartów, ale przygotowałem sobie pewne notatki, z których skorzystam, chociaż po prawdzie, no to pan Teodor wszystko powiedział, co trzeba, on po prostu dał esencję, ja mogę teraz tylko to jakoś rozszerzyć, rozbudować, i sprowokować też czy to pytania, czy rozmowy, ale potem przede wszystkim własne przemyślenia, bo to jest najciekawsza część każdego wykładu, każdego kazania na przykład, czy homilii. Sprowokowanie do samodzielnego myślenia, do przetworzenia danych, powiedzielibyśmy, bo nie dostaniemy jakiejś gotowej recepty, która wszystkim będzie jednakowo odpowiadała, ale szare komórki do roboty. Ponieważ tutaj właśnie leży ta książka Ars Moriendi, Ars Vivendi, to pamiętam, że myśmy spotkanie na ten temat mieli, ale gdyby ktoś z Państwa ewentualnie nie był wtedy, a byłby zaciekawiony, to zauważyłem, że rozwieszono plakaty na spotkanie w najbliższą niedzielę w kościele Świętego Krzyża, więc kryptoreklamy ciąg dalszy. Mianowicie tam jest tytuł Memento Mori. Pół godziny będzie dla mnie, później będzie koncert organowy i tam będzie można też książki nabyć. To gdyby kogoś interesowało, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Mogę tylko powiedzieć, że dzięki tym wieczorom tumskim no, przez kilka dni czułem się niezwykle dumny. Nie wiem, kto na to wpadł, na taki pomysł, że na plakacie było napisane tak. Ksiądz, profesor, doktor habilitowany Aleksander Radecki. I teraz to jest nieprawda, nie? Ale jaka miła, nie? Więc w każdym razie to było w kościele tutaj Matki Bożej na Piasku i no, musiałem się jakoś do tego odnieść. Mówię, no proszę Państwa, to jest kłamstwo, więc ja dementuję, że nie mam takich tytułów, ale plakaty zachowam. No, bo każdy by chciał, prawda? Wiecie, ile się trzeba namęczyć, żeby taki tytuł dostać, nie? A tu patrz, pół godzinki wykładu i masz wszystkie tytuły, za które ludzie musieli długo walczyć i dużo zapłacić. To po tym wstępie może przejdę tutaj do naszego rozważania. Przyjąłem ten tytuł, który tutaj został mi polecony, mianowicie mieć odwagę być chrześcijaninem. Warto też wziąć pod uwagę kontekst, który w tej chwili nam towarzyszy. Mianowicie mamy kolejny tydzień misyjny. I nie da się ukryć, że także ten wymiar misyjności każdego z nas, wezwania do misji, również z tyłu głowy musimy mieć, słuchając tej refleksji. Zacznę od pewnego takiego wspomnienia, obrazu, a zakończę, mam nadzieję, jeśli słuchacze nie wyjdą do tej pory, kilkoma utworami poetyckimi, na szczęście nie mojego autorstwa, więc bardzo dobre będą. Rozmawiałem z młodą kobietą, studentką, która ma chłopaka. Jak to brzmi, prawda? Ale chociaż wychowano ją w wierze katolickiej i dotąd trzymała się zasad wiary,
teraz chyba jednak ulegnie swojemu lubemu, bo nie ma sama dla siebie argumentów, by zachować czystość do dnia ślubu kościelnego. Już nawet kupiła środki antykoncepcyjne, bo co jej poradziłem? Aby wybrała wraz ze swoim chłopakiem drogę, którą chcą iść dalej w życie. Z Chrystusem lub jak gdyby Bóg nie istniał. I aby była konsekwentna po dokonaniu tego wyboru. Jeśli Chrystus, to na przepadłe. Jeśli bez Niego, to też na 100%. A wtedy pozdejmować w domu krzyże i obrazy, zdjąć z szyi medalik, pozbyć się różańca, uszczelnić okna, żeby nie było słychać kościelnych dzwonów, żadnej święconki, opłatka, piątku, niedzieli, żadnych chrześniaków, no bo i przede wszystkim żadnego ślubu kościelnego, bo po co kogo kłamać? Odeszła zamyślona. Wypowiedź Mela Gibsona, pamiętamy kto to był, napisał: niestety, szanowni panowie, nie wiem dlaczego wierzę, ale wiem, że gdybym przestał wierzyć, nie mógłbym istnieć. I dalej, bez wiary daleko się nie zajdzie. 19 października, czyli przedwczoraj, przeżywaliśmy 40. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. I zauważmy, że naprawdę święci stanowią nieprzemijające autorytety, do których warto się odwoływać, skoro oni głoszoną przez siebie naukę potwierdzili własnym życiem. Inna sprawa, jacy bywają przez to dla nas niebezpieczni, skoro tak często ponosili męczeństwo. A przecież mógł każdy z tych świętych wieść życie ciche i spokojne, dbać o zdrowie, bo to najważniejsze podobno, robić kasę na czarną godzinę, nie wychylać się, sprywatyzować swoją wiarę, milczeć, nie prowokować. Oto przed nami święty Jan Chryzostom Złotousty, żył niedawno, 350-407. Wybitny kaznodzieja, opiekun ubogich, biskup i doktor Kościoła, który pozostawił nam swoistą prowokację. Ci, którzy modlą się liturgią godzin, mogli to spotkać. Napisał: chrześcijanin niedbający o zbawienie bliźniego jest najbardziej nieczułym z ludzi. Czy zaczyn włożony do mąki będzie nim prawdziwie, jeżeli jej całej nie zakwasi? A czy nazwiemy pachnidłem coś, co nie wydziela żadnego zapachu ani woni? Nie mów, nie mogę pociągnąć innych za sobą, bo jeżeli jesteś chrześcijaninem, to tak się stać musi. Natura nie znosi sprzeczności, a więc i do istoty chrześcijaństwa należy pociągać ku sobie innych. Nie znieważaj Boga. Gdybyś powiedział o słońcu, że nie może świecić, to kłam mu zadajesz. A gdy mówisz, że chrześcijanin nie może być użyteczny, to znieważasz Boga i czynisz go kłamcą. Bo łatwiej jest słońcu nie ogrzewać i nie świecić, niż chrześcijaninowi nie być światłością. Łatwiej byłoby światu zamienić się w ciemności, niż gdyby tak się stało z chrześcijaninem. Nie może ukryć się światłość chrześcijanina, nie da się przesłonić tak mocne źródło światła. Zakładam, że spotykam się tutaj z ludźmi wierzącymi i zainteresowanymi rozwojem, pogłębieniem swojej wiary. A dlaczego tu jesteśmy? Ilu ludzi stoi za tym, że tu przyszliśmy? To jest oczywiste, że w odpowiednim momencie, a na dobrą sprawę może nawet codziennie, musiał każdy z nas dokonywać osobistych wyborów i podejmować osobiste decyzje. Ale jednak ktoś w jakiś sposób okazał się naszym ewangelizatorem. I co teraz? To nasza prywatna sprawa? Nie ciąży na nas obowiązek dzielenia się wiarą jak chlebem? Do wiary nikogo zmusić nie można i nie wolno, ale oficjalne decyzje podejmowane przez katolika
ma prawo upomnieć się każdy człowiek, także niewierzący. I mnie nie może dziwić jako księdza wrzawa wywoływana grzesznymi zachowaniami nas duchownych. Skoro głosisz Chrystusa i Jego Ewangelię, daj przykład, nie tylko wykład. I nie wytłumaczę się, że to moja prywatna sprawa, bo stałem się gorszycielem. Wróćmy do Chrztu Świętego dzieci. Pamiętacie pytania? Prosząc o chrzest dla waszych dzieci, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? W mojej rodzinnej parafii byłem kiedyś w koncelebrze podczas udzielania Chrztu Świętego. Było, pamiętam, 7 dzieci do ochrzczenia. Ksiądz prowost to prowadził i zadawał pytanie, jakie imię wybraliście dla waszego dziecka. To 1 czy 2 pasowały do litanii wszystkich świętych. Innych chyba bym bez kartki nie wymówił. A potem pytał, o co prosicie Kościół Boży dla waszego kwadrata? Bo takie dziecko miało takie imię. O zdrówko. To do ośrodka zdrowia, proszę. A chrzestni, lepsi? Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tych dzieci w wypełnianiu ich obowiązku? No i co? Życie świadczy o tym, jak dalekie te deklaracje są od rzeczywistości. No to idźmy dalej. Pierwsza Komunia Święta. Wiecie, jak się nazywa to w tej chwili? Zorganizowana obraza boska. Parada prezentów, parada strojów, tyle zamieszania, a potem jak szybko wszystko wraca do pogańskiej normy. Kandydaci do bierzmowania stają przed biskupem i mówią, pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. Kiedy ich bierzmować? W 8 klasie, za młodzi, w średniej szkole, a może dopiero dorosłych? Pragniemy, aby Duch Święty, no i to mamy, zdaje się, rekord, jeżeli idzie o wypisujących się z religii we Wrocławiu. Proszę Państwa, to są konkrety. A przecież przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem, uczynkiem oraz do bronienia tej wiary. To katechizm Kościoła katolickiego. Ile trzeba wysiłku, pracy, rozmów, spotkań, żeby ten młody człowiek na miarę swoich lat jednak to rozumiał. Bo że do tego będziemy dojrzewali, to jest inna sprawa. I proszę Państwa, tutaj podwyższanie wieku niewiele da. Oto święty papież Pius X, który jest patronem naszego wrocławskiego seminarium, on wprowadził możliwość, że do pierwszej Komunii Świętej może przystąpić dziecko, które rozróżnia chleb zwykły od eucharystycznego i ma pragnienie spotkania z Jezusem. A więc to nie jest kwestia intelektualna. Zresztą jest świetna książka o Hünermana, właśnie o Piusie X, Ignis Ardens, tytuł. I tam jest pokazana taka scena, kiedy właśnie dziecko mające już kilkanaście lat, właśnie późniejszy Pius X, o to chodzi, chciał, żeby go dopuścili do pierwszej Komunii Świętej. No ale proboszcz mówi, no nie, bo wtedy to najstarsi z nas pamiętają, że dużo później pozwalano dzieciom pierwszą Komunię Świętą przyjmować. No i w każdym razie przyjechał biskup, no i proboszcz przedstawił prośbę tego chłopca. I mówi, no to biskup go pyta, no to kto to jest Eucharystia? A ten mały odpowiada tak. To prawdziwy Bóg ukryty pod postacią chleba i wina. A czy ksiądz biskup wie coś więcej na ten temat?
coś pięknego. Więc proszę was, naprawdę, to trzeba zimną wodą polewać głowy tych, którzy mówią, będzie dorosły, to sobie sam wybierze. No rzeczywiście. I jeszcze popatrzmy na sakrament małżeństwa. Już nie tak powszechny, jak jeszcze niedawno, bo przecież można na umowę zlecenie być ze sobą, na próbę, bez dozgonnych zobowiązań w dobrej i złej doli. Niekoniecznie musi to być kobieta z mężczyzną, niekoniecznie jest potrzebna posługa katolickiego księdza. Zanim tu przyszedłem, słuchałem wiadomości. No teraz akurat ostra rozmowa na temat związków partnerskich. Dlaczego to się ma nazywać małżeństwo? To jest jedyne moje pytanie, jakie mam. I wobec tego znowu pytamy tych małżonków, a co z tymi zobowiązaniami, które publicznie wyznawali? To może ma anegdotka. Autentycznie to przeżyłem. Pojechałem do mojego kolegi tam w zakątku Pana Boga, czyli w Kotlinie Kłodzkiej. Ksiądz Józef zaprosił swoją rodzinę i mnie, gdy byłem jeszcze proboszczem, na obiad. Przyjechaliśmy punktualnie, ale księdza Józefa nie było. No nie było, bo przedłużyła się msza święta. No to czekamy grzecznie z jego rodzicami w kuchni. Cieplutko, milutko, styczeń. No i okazuje się, że rzeczywiście gdzieś 10 czy 15 minut po wyznaczonym terminie ksiądz Józef, proboszcz, wchodzi do izby, ale na czworakach. I dusi się ze śmiechu. Mówi, Józek, co tym razem żeś narozrabiał, to już z góry widać, nie? Ale co tym razem? A on mówi, że było 50-lecie małżeństwa. Słuchajcie, jubilaci brylantowi. Więc w każdym razie postanowił zapytać ich, jak to było 50 lat temu. Mężczyzna, nie, od razu mikrofon odsunął. A ta kobieta chyba tylko na to czekała, nie? Opowiedziała, jak była ubrana, jak mąż ją wpychał do kościoła, bo było pod górkę, był śnieg, minus 30 stopni. Zaczął opowiadać, jak była ubrana, co organista grał. I mówi, ale to był taki ślub już taki rzymski, to pamiętacie, bo nie wszyscy mieli takie w czasie mszy świętej. No i wreszcie podchodzą do księdza i ksiądz pyta, Konstanty, czy chcesz pojąć tę oto Teklę za małżonkę, którą tu widzisz? I ta jubilatka mówi, a mój Konstanty popatrzył na mnie, na księdza i mówi, a co mi ksiądz radzi? ja bym też na czworakach wracał po czymś takim. Więc drodzy, żarty żartami, ale jak widzimy, ile tych małżeństw się rozpada, to naprawdę można rzeczywiście mieć wiele wątpliwości, czy mamy odwagę być chrześcijanami w tej codzienności. Ja tu sobie wypisałem, że odwaga, bo pan Teodor tutaj się upomniał właśnie o słownik wyrazów coraz bardziej obcych. Tak, to słowo będzie. Ja niestety mam już ponad 30 słów do drugiego tomu tego zbioru, bo tych słów niezrozumiałych dla dzisiejszych ludzi przybywa. Odwaga, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa, odwaga cywilna, odwaga wypowiadania się i postępowania zgodnie ze swoimi przekonaniami, bez względu na konsekwencje. Uwaga odnosi się do postawy i determinacji, z jaką jednostka stawia czoła i reaguje na sytuację zagrożenia, strachu lub ryzyka. Moglibyśmy dalej czytać, ale to nie jest konieczne, bo akurat przecież w sobotę 40. rocznica zamordowania księdza Jerzego Popiełuszki. Gdyby ktoś powiedział, co to jest odwaga, proszę, przeczytaj życiorys tego człowieka. Zobacz filmy o nim. Zobaczysz, co to jest odwaga, bo on nie musiał zginąć. I to wszyscy wiemy, bo pamiętamy ten proces. A jak można sprawdzić, czy ja sam jestem odważnym człowiekiem, czy moi bliźni są odważni? Testów na odwagę nie trzeba wymyślać. Dostarcza ich samo życie. I wcale nie trzeba czekać na sytuacje ekstremalne typu obrona ojczyzny, ratowanie tonących czy obrona przed złoczyńcami.
testów sprawdzających odwagę, która jest jednocześnie sprawdzianem prawdziwej dojrzałości, dostarcza codzienność. Proszę Państwa, cofnijmy się do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Myślę, wszyscy pamiętają, byli. Była taka świetna książeczka, Elementarz Mariana Falskiego. Pamiętacie? A tam było coś takiego. O większego trudno zucha, jak był Stewek, burczy mucha. No to pamiętamy, nie? Marysia Konopnicka napisała, że niedźwiedzia, wilków, Stewek się nie bał wcale. Brysia mijał zaś z daleka, bo nie lubił, gdy ktoś szczeka. A co go wystraszyło? No właśnie. I teraz my zadajemy sobie pytanie, przed kim ucieka współczesny Stewek czy Stewka? Przed opinią koleżanek i kolegów z klasy. Wypisują się z religii, przecież on nie będzie uczęszczał na te lekcje sam. Przed wytknięciem palcami, bo nie pije, nie pali, choć wszyscy z jego otoczenia nie mają tu żadnych zahamowań. Przed opinią świętoszka, bo jeszcze służy do mszy świętej, śpiewa w szkole parafialnej, chodzi do kościoła, słucha rodziców, nie je mięsa w piątek, jest uczciwy. Co ludzie powiedzą, to jest coś niesamowitego. Czego się boi ten Stefek, Stefka? Odrzucenia, upokorzenia, samotności i najgorsze spośród tortur? Wyśmiania. A skala możliwości pomnożona przez internetowe wynalazki wydaje się być nieskończona. Jak się weszło między wrony, trzeba krakać, jak i one. Zatem nie chcę, nie mogę, nie umiem być inny. Czytaj. Wolny, niezależny, dojrzały i odpowiedzialny. I tym bardziej nie chcę być świętym. Ja tam święta nie jestem. A czemu? Przecież to jest nasz, jakby powiedział orzech, psi obowiązek być świętym. Dlaczego? Bo się boję, bo się nie opłaca. Przecież odwołajmy się do znów przysłowia pokorne ciele dwie matki z się. Bo jak pisze współczesny poeta, trzeba tu i trzeba tam, bo jest Pan Bóg i jest diabeł. Więc sprzedajemy prawdę, tu popiełuszko się odezwie, za garść srebrników jałowego spokoju. Święci. Dla kogo jeszcze są i będą wzorami do naśladowania? Przecież oni budzą w nas strach. Aż tyle trzeba będzie zapłacić za wierność Bogu, własnemu prawemu sumieniu, ludzkiej godności. I co nam wyznawcom mówi Pan Jezus? Najwyraźniej oczekuje od nas, swoich wyznawców, prawdziwej odwagi. Ja tutaj wybrałem niektóre tylko zdania domagające się osobistej odpowiedzi od każdego chrześcijanina. I proszę się nie dziwić, że bylibyśmy gotowi ocenzurować Ewangelię, ocenzurować Pismo Święte. Jest taka książka Aleksandro Pronsatiego, Niewygodne Ewangelie. Są takie. Podniosą na was ręce, będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Podoba wam się to? To święty Łukasz. Idźcie, mówi Jezus, oto was posyłam jak owce między wilki. Albo jeszcze lepiej. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Jubilaci. Jak ja bym wam takie życzenia złożył, matko kochana. No przecież to jest sama Ewangelia, nie? Cieszyć się, że mnie będą gnębić. Nie. Zdrówka, zdrówka. A ja będę zdrówko. Nie. Tak potrafimy kłamać przy ludziach. Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Jakim sposobem wywalili, czy chcą wywalić nam religię ze szkoły? Bo nie jesteśmy solą.
tylu ochrzczonych, nie? I ktoś nam tutaj Odrę patykiem zawraca. To jest to. Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował. No akurat. Przecież my się uczymy czegoś zupełnie innego od dziecka, nie? Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi, mówił święty Piotr, gdy ich tam przesłuchiwali. Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Czujecie, jakbyśmy czytowali tutaj więcej takich zdań, zobaczylibyśmy, że Jezus nie pozostawia wątpliwości. No nie ten, który mówi Panie, Panie. Proszę bardzo, przecież gdybyśmy porównali nawet powiedzmy sytuację, jeszcze raz wrócę do Jerzego Popiełuszki, a jeszcze może do stanu wojennego, oblężenie katedry, kazania księdza Drzewieckiego tutaj u nas, Mirosława, nie? Msze święte w intencji ojczyzny. Niewiele lat minęło, gdy pod tą katedrą zupełnie inne hasła słyszeliśmy. Kilka lat temu, tak? Nie muszę powtarzać. I wreszcie, co mówi Jezus? Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Kto dziś jeszcze wierzy w piekło? My najwyżej mówimy, że piekło to mamy tu na ziemi, nie? Więc przychodzi taki moment w życiu człowieka, w którym musimy pozostawić słodkie obrazeczki i zmierzyć się z prawdziwą Ewangelią. Bywa, że ta konfrontacja kończy się wypisywaniem się z Kościoła, obrażaniem się na Pana Boga, ucieczką w inne obszary życia. Coś nowego pod słońcem? Nie. Odwołuje się list do Galatów świętego Pawła. Nadziwić się nie mogę, że od tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma. Są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię równą od tej, którą wam głosimy, niech będzie przeklęty. Już wam przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię. Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliśmy, niech będzie przeklęty. No to chyba ostrzej się już nie da. I wobec tego powstaje dla nas pytanie, jak uczyć się odwagi? Od spraw najprostszych. Bo kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i wielkiej pozostanie wierny. Zatem odwaga mówienia prawdy. Wierność głosowi dobrze uformowanego własnego sumienia. Elementarna uczciwość. Stawianie sobie wymagań, nawet gdyby inni nie wymagali. Wierność obowiązkom swojego stanu. Życie własne uświęcającej na co dzień. Pełnienie woli Bożej. Takie to trudne. Takie to dziwne. Na szczęście nikt z pogubionych z owczarni Pana Jezusa nie jest na straconej pozycji. On nikogo nie przekreśla, nawet największego grzesznika. Pamiętacie, kto i kiedy został pierwszym kanonizowanym świętym? Łotr na krzyżu. Kiedy to uświadomiłem uczniom na katechezie, to potrafili powiedzieć, nie, to my nie chcemy takiej wiary. Jeden Łotr, dwa zdania wystękał i pierwszy święty, nie? To nam się nie podoba. Byśmy mu dali czadu, nie? I mówi nam wszystkim Jezus, beze mnie nic nie możecie uczynić. Dlaczego przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście? Ja was pokrzepię. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. No dobrze, ale my ludzie obok serca, a niestety już niektórzy zamiast serca mają jakie urządzenie? Kalkulator.
stare urządzenie służące do liczenia. Dwa przykazania są. Opłaca się, nie opłaca się. Prawa ekonomii. I właśnie jaka będzie nagroda dla podejmujących życie z Bogiem? Nawet o to zapytali apostołowie Pana Jezusa, ale my też o to pytamy, bo nam się musi wszystko opłacać. I co ciekawego, Pan Jezus od tego pytania nie uciekł. Piotr mówi do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swoim tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, sądząc 12 pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. W niebie. To jest ten problem. W niebie, rozumiecie? A jak dziś, tu, teraz, konkretnie. Więc wydaje nam się niemal niewyobrażalne, że to kiedyś dopiero ta nagroda nastąpi. A jednak szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A święty Jan zapisał również obietnicę mistrza. Kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa, a jeśli mi ktoś służy, uczci go mój ojciec. No i co teraz? Co to za kariera? Być sługą, służącym. Nie kojarzy nam się to dobrze. Nawet jeżeli odmawiamy anioł pański i tam jest oto ja, służebnica pańska. No to Maryja, tak, kłaniamy ci się, Matko naszego Pana i nasza Królowa, ale ja nie będę twoją służącą. Ja nie będę tobie służył. A to jest jedyna droga. No przecież co Pan Jezus pokazał w Wieczerniku? On, mistrz, nauczyciel, przepasał się, nalał wodę do miednicy i umywał nogi apostołom. Ciekawe, że nawet w katedrze wrocławskiej, w której już 6 lat teraz jestem jako rezydent, właściwie nigdy nie było tego, żeby 12 było do umycia nóg, a nawet były takie momenty, gdzie w ogóle ten obrzęd pominięto. Można pominąć, nie? Bo go nie rozumiemy. Ja obawiam się jeszcze czegoś innego. My się tego boimy, że to aż tak dosłownie by miało być. No i właśnie, co najgorsze dla nas, najtrudniejsze, wymaganie, żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. I teraz popatrzcie, jeżeli tę pierwszą część my odrzucimy dla siebie, to pozbawiamy się możliwości inspirowania innych. Świętej pamięci biskup Józef Pazdur, którego może wielu z Państwa jeszcze pamięta, on bardzo często na końcu kazania czy homilii mówił tak, to chciałem sobie i wam powiedzieć. Czyli nie ma innej Ewangelii dla mnie, a innej dla was, ludu Boży. Nie. Ten stół, nas, ołtarz nas nie dzieli, on nas łączy. I właśnie teraz o to by chodziło, że wiara to jest właśnie kolejna teza, z którą się świat nie zgadza dzisiaj. Wiara nie jest naszą prywatną sprawą. Tak chce Jezus. Idźcie i nauczajcie. Jak się kończy każda msza święta? Idźcie, jesteście posłani, prawda? Nie jest prywatną sprawą i wiara, drugie zdanie, umacnia się, gdy jest przekazywana. Przecież na przykład jak taki tatuś, mamusia, tłumaczą dziecku pierwszokomunijnemu prawdy wiary, to tłumaczą je przede wszystkim sobie.
muszą znaleźć taki sposób, żeby to dziecko to zrozumiało, nie? I pamiętam, jak jeden z profesorów mówił, że właśnie rozmawiając z ojcem dziecka, mówi, że tłumacząc dziecku katechizm, sam nareszcie zorientował się, o co tu chodzi mniej więcej. A zatem ewangelizacja. Nowa ewangelizacja jest pilną potrzebą chwili także w ochrzczonym przed 1000 lat narodzie polskim, aby przeciwstawić się największej pokusie naszych czasów odrzucenia Boga miłości. Ja tu pominę cały ten fragment, bo my to po prostu widzimy. My możemy to policzyć, my możemy to zobaczyć. I streszczę tylko to, co tutaj sobie powiedzmy wynotowałem właściwie w taki sposób. To nie jest mój wymysł, ale bardzo mnie to przekonało. Ewangelizacja nie jest najważniejszym zadaniem Kościoła. Jest zadaniem jedynym. Proszę na to tak spojrzeć. Nie najważniejsze, ale jedyny. Czyli nasz styl życia, życia Ewangelią, to albo ludzi, powiedzmy, przekona, albo nic innego do nich nie dotrze. Chcesz Jasia nauczyć matematyki? Wracam do znanego powiedzenia, musisz znać Jasia i matematykę. I to jest nasza robota. I właśnie chodzi o to, w tej ewangelizacji, żebyśmy my się z tego nie wylogowali. Żebyśmy my pomyśleli sobie, jak to możemy zrobić, będąc po prostu chrześcijaninem. To, co możemy sobie po prostu zarzucić dzisiaj, to jakąś taką, ja nie wiem, jak to nazwać, no, podlizywanie się, no, może jest jakaś ładniejsza nazwa, ale chodzi o to, żeby nikogo nie urazić, żeby wszyscy poczuli się jakoś ogarnięci nami, to my na wszelki wypadek zrezygnujemy z naszych chrześcijańskich zasad. Na przykład będziemy mieli gości na weselu, na stypie, na imieninach, na urodzinach. To, co przyszło wam do głowy, żeby się wspólnie pomodlić na początku, bo może ktoś jest niewierzący. W sobotę byłem na pogrzebie dziecka, pięciodniowe dziecko, siostry Marianki, one mają, że tak powiem, charyzmat odnajdywania takich trudnych sytuacji, kobiet, dziewczyn, prowadzą taki dom, gdzie one mogą znaleźć schronienie. No i dowiedziałem się, że na tym pogrzebie będą świadkowie Jehowy, będą niewierzący i w ogóle może być wszystko, co tylko się może wydarzyć, no, na pogrzebie. To co, miałem pójść bez sutanny, bez stuły, powiedzieć im dzień dobry na grobie. Dajcie spokój, to lepiej niech mnie tam zatłuką. I właśnie to jest to, co my zawalamy. Przyjdą ludzie do twojego domu i ty nie zrobisz znaku krzyża przed jedzeniem, nie pomodlisz się. Albo zdejmiesz obrazy, bo może to kogoś będzie tutaj raniło, tak? To są te drobne rzeczy. Właśnie nawet to nasze pozdrowienie, które sobie dedykujemy na dzień dobry czy na do widzenia. Nie? Ile jest takich rzeczy? To, co na szyi powiesimy, to, co powiedzmy w słowniku naszym się znajdzie. Prezenty. No panowie, no tu muszę wam dołożyć, bo to jest jedyna moja okazja. Nie? Idzie facet do faceta na urodziny. No nie mam problemu z prezentem. Nie? Flaszka i będą wszyscy zadowoleni. Zwłaszcza jak ją obalą jeszcze. Nie? Mnie po prostu to, no, trafia. Więc o to chodzi, żebyśmy my to w tej naszej codzienności zobaczyli. I teraz właśnie pytanie, jak dotrzeć do tej, uwaga, rosnącej liczby ludzi, którzy żyją, jak gdyby Bóg nie istniał. Więc matka Teresa z Kalkuty, no w końcu autorytet, oznaczona Nagrodą Nobla, powiedziała tak, na pytanie właśnie dziennikarza, jak dziś mówić ludziom o Chrystusie, mówi tak, nic nie mów, chyba że pytają. Ale także i żeby pytali. No, to jest ten haczyk. A to znowu nie jest nic nowego. Mianowicie nieanonimowy Flamandczyk z XV wieku zostawił taką
myśl, taką modlitwę nawet, która bardzo, bardzo mi jakoś przypadła też do serca. Chrystus nie ma już rąk, ma tylko nasze ręce, by czynić dzieła swoje. Chrystus nie ma już nóg, ma tylko nasze nogi, by iść dzisiaj ku ludziom. Chrystus nie ma już głosu, ma tylko nasz głos, by mówić dzisiaj o sobie. Chrystus nie ma już sił, ma tylko nasze siły, by prowadzić ludzi do siebie. Chrystus nie ma już Ewangelii, którą by oni jeszcze czytali, lecz to, co mówimy i czynimy, jest właśnie Ewangelią, która się teraz pisze. O, to, żeby do nas dotarło. Tylko to musi być coś dla nas naturalnego. To nie to, że ja ubieram się w chrześcijanina. Dawniej, pamiętamy, mieliśmy kościółkowe ubrania. To trochę z biedy wynikało, nie? No, że było to odświętne do kościoła, ale to też był znak, że idziemy na wyjątkowe spotkanie. Natomiast ja się nie mogę inaczej, w cudzysłowie, przebierać, idąc do pracy, do szkoły i tak dalej. Przypomniało mi się, jak moja siostra z siostrzeńcami małymi, lat 5 i 4, byli na mojej pierwszej placówce w Szczawnie. Najpierw siedzieliśmy przy jakiejś herbacie przy stole, potem poszliśmy na mszę świętą. No i oczywiście synek nie wytrzymał i krzyczy na cały kościół: o, wujek, przebrał się w księdza. No, no rzeczywiście. Ja bym się nie chciał przebierać w księdza właśnie, bez względu na to, w jakim jestem stroju. I co mówi Jezus? Do każdego, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Czyli krótko mówiąc, ludzie mają widzieć dobre czyny w nas i chwalić Ojca, który jest w niebie. Tutaj opuszczam list do Diogenata, on też jest czasami cytowany, ale patrzę też tutaj na zegarek. Więc chodzi o to, że chrześcijanie niczym się nie różnią na zewnątrz. Jakbyśmy, powiedzmy, szli ulicą, nie? I ja nie miałbym sutanny, no to jakaś grupa, idą sobie jacyś seniorzy, powiedzmy, uczciwszy wszystkich tu obecnych, ale oni muszą po prostu zobaczyć w nas ten inny sposób myślenia, świętowania, pracy, motywacji, którą po prostu podejmujemy. I to ich przekona. Jeżeli nie to, to raczej nic innego. I właśnie teraz idzie o to, żebyśmy my nie podzielili swojego życia na te dwa sektory, nie? W kościele jest odpust, a za kościołem jest co? Rozpust, tak? Tak sobie ludzie podzielili, nie? Więc to nie tędy droga. I bardzo często będziemy widzieli takie sytuacje, że tu z jednej strony właśnie przebraliśmy się w katolików, natomiast no na przykład na wesele, nie? Elegancko, ubrani i tak dalej, nie? Już do Komunii Świętej, no to może ci, co mieli kartki ewentualnie, część tam w ogóle nie wyszła do kościoła nawet, nie? Bo po co? No a już niedługo, już niedziela, już zapomnieli, już wszystko wróciło do, w cudzysłowie, normy. I teraz, tak jak obiecałem, oddam głos poetom, dlatego że oni czasami są najbliżsi Ewangelii. Oni czasami potrafią tymi słowami zaniepokoić. Wiemy z Ewangelii, że dwom panom służyć nie można. I to jest nasz prawdziwy problem. Józef Karpiński napisał takie rozważanie. We mnie zawsze dwóch, biały i czarny. Jeden drugiemu wyrywa instrument. Obaj przekraczają własnym stylem oceanów próg. Nie wiem, który całkowicie zawładnie klawiaturą. Biały gra najczęściej Bacha lub Pendereckiego jucznie. I wtedy po szczeblach klawiszy do Pana Niebieskiego wstępuje na podwieczorek. Chcę wygnać czarnego, lecz nie mam sił. Jego muzyka palcami zalotnicy uwodzi mnie do egzotycznych ogrodów po jabłko. By mnie zawsze dwóch, biały i czarny.
W dorabianiu ideologii doszliśmy do mistrzowskich osiągnięć. Oto poetycka ilustracja, tym razem Konstanty Ildefon Gałczyński. Notatki z nieudanych rekolekcji. To widzisz, jestem słaby, chory, jeden z Sodomy i Gomory. To widzisz, trędowaty, chromy, jeden z Gomory i Sodomy, pełna problemów, niepokoju, z zegarkiem wielka kupa gnoju. Nie mogę, zrozum, jestem mały, urzędnik w wielkim biurze świata, a gdybyś chciał, żebym ja latał i wiarą swą przenosił skały. Nie mogę, popatrz, to my dzieci. Śliczna kanapa i dywanik, i lampa za bażurem świeci, i gwiazdka malowana na nim, gwiazdka normalna, świeci ziemsko. A ty byś zaraz betlejemską. Posadę przecież mam w tej firmie kłamstwa, żelaza i papieru. Kiedy ją stracę, kto mnie przyjmie? Kto mi da jeść? Serafin? Cherub? A tu do większych pnę się grządek w mej firmie, trwoga i żołądek. Kto chce iść za Jezusem, musi wziąć swój krzyż, zaprzeć się samego siebie i mistrza naśladować. A zachęcająco w żadnej epoce to nie brzmiało. I dramat zdrady może dotknąć każdego z nas. Tekst księdza Jerzego Szymika. Może go znacie z Gościa Niedzielnego. Grzejąc dłonie przy ognisku, w kura pienia zasłuchany, mówisz, że go nie znasz. Karmiąc brzuch swój tłustym żarciem, mlaskając z wdzięczności kornie i błogo, spuszczasz powieki i mówisz, że go nie znasz. Modląc się o święty spokój, stawiając na złoty środek i w bezbłędnym kierunku szczerząc swoje chore zęby, mówisz, że go nie znasz. Trzeba tu i trzeba tam, bo jest ziemia i jest niebo. Trzeba to i trzeba tamto, bo jest Pan Bóg i jest diabeł. I wołasz, wołasz, aż dziedziniec drży. Widzę go po raz pierwszy. A nawet mowa cię nie zdradza, bo nie jesteś przecież Galilejczykiem. Pisał święty Paweł. Jestem świadom, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro, bo łatwo przychodzi mi chcieć tego, co dobre, ale wykonać nie. Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę. Nieszczęsny ja człowiek. I tak oto Andrzej Szyja napisał psalm bojących się grzechu. Cały czas chwytamy kontekst tematu naszego dzisiejszego. Odwaga bycia chrześcijaninem. Szanowni obywatele, dobrze z sądami współdziałający, szczęśliwi w jasnych mieszkaniach, tak ciasnych, że mieszczą tylko jedną rodzinę, obrośnięci drobiazgami chwili, słowa, które są puste, uśmiech jałowy, płacz suchy. Zagonieni za swoim ogonem, zadowoleni z siebie w swym gnuśnym spokoju, wiecznie bez czasu, jak żebrak bez pieniędzy, z portfelami pełnymi bez sensu, wiecznie czymś zajęci, krzykacze w swej pluszowej ciszy, zimni w ciepłych kryjówkach, oddzieleni jeden od drugiego betonem i żelazem, w niedzielę kokietujemy Boga swoją wiarą. My, chrześcijanie. Grzech jest poza wszystkim niezwykłym dramatem i wieczną tajemnicą. Roman Błażej Świder. Ja, Judasz, sprzedałem cię, Panie, za stanowisko, za kawałek blachy przypięty do mej piersi, za podwyżkę płacy mniejszą od 30 srebrników, za władzę nad ludźmi, dlatego że tak było mile widziane, że spojrzano na mnie łaskawiej, że obiecano ukryć moje łajdactwa. Ja, Judasz, sprzedałem swoje sumienie. Ja, Judasz, czy nie ma już dla mnie powrotu? Czy zostało już mi tylko pole krwi?
kolejny poeta zadaje nam pytanie, czy naprawdę nie mamy się z czego spowiadać? Pochwalę się, że kończę w tej chwili książkę właśnie o rachunku sumienia, głównie z myślą o tych, którzy chcieliby odprawić spowiedź świętą z całego życia. Tam będzie ponad 30 wzorów rachunku sumienia. Ale może się ktoś uprzeć i powiedzieć nie. Ja się nie mam z czego spowiadać. Ksiądz Wacław Oszajca, psalm bojących się grzechu. Nie zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie, nie plami nas krew bliźniego. Zielonej duszy z twardej piersi drzew myśmy nie wyrywali. Ognia pod cudzy dom nasza ręka nie podkładała. Ani nasz język nie grodził z nienawistnych słów płotu wokół dobrego imienia sąsiada. Nasze wargi nigdy nie spluły wrogiej twarzy, ani też nie sterowały bombowcami. Nie ciąży na nas żaden napad na bank ani wielkie manko. Nigdy nie zgwałciliśmy córek przyjaciół, ani nie uwodzili żon kolegów z pracy. Zlituj się nad nami, Panie, gdyż przeszliśmy, nie zostawiwszy najmniejszego śladu. Proszę Państwa, w tym miejscu kojarzę sobie taką sytuację. Schronisko świętego brata Alberta Chmielowskiego. Ulica Lotnicza 103-105, już tego domu nie, to był barak. Po 5 latach tam go, czy po 7, został już w końcu rozebrany. No, zresztą był straszny. Ale tam prowadziłem rekolekcje dla tych mieszkańców. Było ich około 80. I to jak dziś pamiętam. W tej małej kajutce, gdzie Jerzy Marszałkowicz mieszkał wraz z nimi, no, urządziliśmy konfesjonał. Miałem krzesło. Ci, którzy chcieli się wyspowiadać, klękali na podłodze. Z tych 80, może 5, może 7 zdecydowało się na spowiedź. Jednego z nich pamiętam. Przyszedł, usiadł na podłodze i pytam go, co mógłbym dla niego zrobić. No, chce się wyspowiadać. To proszę bardzo, ale ja nie umiem. A był pan do pierwszej spowiedzi? Nie. A do pierwszej komunii świętej? Nie. A jest pan ochrzczony? Nie wiem. A ile pan ma lat? 40. Rozumiecie, dlaczego to tu mówię? To jest właśnie ten problem, że my nie zostawiamy najmniejszego śladu. Ja nie zmuszę nikogo do tego, żeby na przykład przyszedł do spowiedzi świętej. I to jeszcze w katedrze, nie? Do penitencjarza, no albo jakże inaczej, nie? Ale w takim pociągu, w więzieniu czy w szpitalu, co na jedno zresztą wychodzi, ile tam jest okazji, żeby stworzyć przestrzeń do dialogu z tym człowiekiem, ale on mnie nie obchodzi. Tu jest problem. Słowne deklaracje nie wystarczą. Pan Jezus mówi, nie ten, który mi mówi, Panie, Panie. Wiersz księdza Jana Twardowskiego. Mój Bóg jest głodny, ma chude ciało i żebra, nie ma pieniędzy, wysokich katedr ze srebra. Nie pomagają mu długie pieśni i świece, ma pierś zapadłą, nie chce lekarstwa w aptece. Bezradni rząd, ministrowie, żandarmi, tylko miłością mój Bóg się daje nakarmić. Zostało mi jeszcze 1,5 minuty, więc wykorzystam to, żeby zakończyć wierszem Romana Błażeja Świdra, tytuł Piotr. I niech to zapachnie nadzieją. Tobie, Piotrze, wystarczył kogut, jego trzykrotne pianie. Mnie nie wzruszają koguty syreny, brnę dalej mimo ochrypniętych dzwonów. Piotrze, patronie opamiętania, wyproś mi tę łaskę, by moje uszy otworzyły się, usłyszały delikatny głos koguta. Dziękuję za cierpliwość.